teraz dla Państwa przygotowaliśmy skrót informacji. Tak się składa, że wszystkie z zagranicy, dopiero jak pogoda będzie, to do Polski wrócimy. Stany Zjednoczone zapowiadają, że odpowiedzą na atak na ich bazę wojskową w Jordanii w sposób zdecydowany i wielopoziomowy. Gdybyśmy nie widzieli dobrych intencji, to pewnie ten apel wyglądałby zupełnie inaczej. Apele o zmiany przychodzą do Ministerstwa Sprawiedliwości z sądów w całej Polsce. Największy o odwołanie prezesów Sądu Apelacyjnego, Okręgowego i ich zastępców wystosowało 180 sędziów z Krakowa. Mowa o przynajmniej 4 miliardach, jeśli chodzi przynajmniej o to stanowisko prokuratury. Tego miała dotyczyć właśnie sprzedaż Lotosu Arabom, którzy właśnie mieli co najmniej o tyle mniej zapłacić, ale o tym przestrzeganiu prawa już będzie tutaj decydować. Czerń w Sejmie widzę, czerń niezaplanowaną, ale to oznacza, drodzy Państwo, że do Sejmu jeszcze i do relacji Katarzyny Gozdawy-Litwińskiej będziemy jeszcze wracać. To w takim razie do Pawła Musiałka. Błąd w komunikacji, jak powiedział dr Rydliński, czy też właśnie błąd w komunikacji to coś, co będziemy obserwować przez najbliższe 2 lata, celowe albo nie? Oj, nie słyszymy się. Spróbujmy w takim razie jeszcze... Raz. O, cudownie, super. Włączony mnie mikrofon. Malediwy kojarzą się nam zwykle z rajskimi krajobrazami, ale atmosfera w miejscowym parlamencie daleka była od niebiańskiej. Doszło tam do bójki kilku posłów po tym, jak przedstawiciele partii opozycyjnej sprzeciwili się przegłosowaniu kandydatur 4 ministrów w rządzie. Do internetu trafiło nagranie, na którym widać zaciekle walczących ze sobą parlamentarzystów. Wysiłki partii opozycyjnej, której przewodniczy były prezydent, nie spodobały się przedstawicielom obozu rządzącego. Zaczęli blokować wstęp na mównicę. Podczas sesji głosowań doszło do szarpaniny. Uczestnicy bójki odnieśli rany. Jeden z parlamentarzystów trafił nawet do szpitala. W reakcji na próby blokowania prac parlamentu złożono wnioski o wotum nieufności dla marszałka i jego zastępcy. Ten dodatkowy zastrzyk finansowy pozwala przede wszystkim zakontraktować doskonałych, mocnych zawodników. Służby w regionie na bieżąco monitorują sytuację. Sprawdzany jest stan wałów i nasypów. Sytuacja hydrologiczna w młynarzach powoli się stabilizuje, ale poruszanie się po okolicy wciąż jest utrudnione. Jest to okres zimy i takie wezbrania roztopowe jak najbardziej mają mieć prawo miejsce w okresie zimowym, ale również zazwyczaj mają one miejsce w okresie wcześniej, wiosny lub wiosny. Dobrze, kochani moi, kończymy powoli dzisiejszy punkt widzenia, który przygotowała Bianka Frejli. Bianka, wielkie dzięki. Panie architekcie, jeszcze za chwileczkę, bo zaraz pan w kamerę nam wejdzie. Ach, przepraszam. Jeszcze, ja muszę tu parę powiedzieć słówek jeszcze na do widzenia.